Kilka minut po zakończeniu gali w Bydgoszczy zaczęło się dosyć spokojnie, ale dwie ostatnie walki dużo emocji przyniosły. Zacznijmy od Andrzeja Wawrzyka, pierwsza runda, no i było blisko pierwszej przegranej. No bardzo blisko, no dostał bombę akurat ciosem, który widzieliśmy, że Bachtow robi tylko to. Lewy z doskoku, prawy przy zbliżeniu, trenował pod to, ale ręce lecą na dół, bo to przecież młode, silne, trzeba się pobić. Im niżej ręce, to przecież bardziej kozacko wygląda, więc wolą czasami przyjąć na łeb niż podnieść te ręce. I to jest brak jakiejkolwiek dyscypliny w ringu. Bez tego czegoś po prostu się nie da zajść wysoko. Ja, póki tego nie zrozumiem, nic z tego z tej mąki nie będzie po prostu. Trzeba być skoncentrowanym, trzeba być zdyscyplinowanym w ringu. Robi swoje oczywiście, ale są rzeczy podstawowe, jak wiem, że zawodnik z doskoku bije lewy sierpowy, to prawą rękę niestety trzymam albo przypuszczą, jak widzę, a nie zostawiam to tak, jak zostawiam. No dobrze, charakter pokazał, tylko że od niego się nie wymaga już charakteru, tylko umiejętności, klasy, twardości męskiego boksu. A zgodzi się pan z tym, że ten pojedynek pokazał, że trochę Andrzejowi jednak brakuje tej tężyzny fizycznej do wagi ciężkiej? Andrzej nie będzie nigdy zawodnikiem, jakimś atletą, zawodnikiem, który będzie boksował mięśniami, ale nawet przy takiej posturze, mając tak szybkie ręce, można wygrywać spokojnie walki na punty, a też kontrować, tak? I dzisiaj zresztą pokazał przecież parę razy to. Ten Szczyzna, no, on nie jest taki słaby, na jakiego wygląda. No. Ciężary podnosi, mocno bije, proszę uwierzyć. Natomiast no, w ringu nie zawsze po prostu to potrafi pokazać. Artur Szpilka miał boksować spokojnie, ale chyba w tej pierwszej rundzie jednak za bardzo go tą lewą ręką poniosło na cios nokautujący. Artur sobie w głowie ubzdurał, że on wyjdzie, pokaże prawy na dół, uderzy prawy, prosty, lewy, sierpowy i będzie po walce. No nic więcej jego przewidywalności nie straciło już. Wszystkich nas tu w kolu uspokajał, że wyjdzie zimny, wyjdzie, będzie boksował. Natomiast widzieliśmy, co chciał zrobić. Po prostu chciał ubić, pokazać, że on już jest mistrzem świata, że powinien boksować walki z Kliczkami, z Mitchellami, z Abdusalom. No to jest daleka droga, póki nie zacznie boksować swoje, co naprawdę już potrafi. To może tak samo szybko się skończy, taka kemetka. Tak? Takich historii było dużo, jak się nie nauczy robić swojego, jak to nie jest kazactwo, tak? Pobić się, coś tam takiego powiedział, tak? Trzeba wyjść i przetrzymać swoją taktykę, nawiązać swój styl przeciwnikowi. Idealny pod tą taktykę właśnie, pod styl Artura był dzisiaj przeciwnik. No ale co, no chciał się sprawdzić swoją głowę, no udało się, jest twarda, z mocniejszym przeciwnikiem i bardziej po prostu solidniejszym, to mogło to inaczej wyglądać. A Bazile czymś was zaskoczył, czy tak naprawdę Artur sam sobie trochę narobił kłopotu w tym, że za bardzo się podpalał? Sam sobie, no cóż to, Bazile paka przy lewą prostą puszczał prawą rękę, dziurawa, obrona, woli na nogach. A to, że wstawał po tych ciosach, no to też ciosy nie były trafiane na brody, tak? Sam Artur ustawił sobie taktykę, sam sobie w tych rundach był trenerem. Jak tego nie zmieni, nic z tego nie będzie.